Oceana Mezo, a nawet Hanna Banaszak. To tylko trójka spośród 60 artystów, którzy wystąpią w poznańskiej strefie Kibica. Od kilku dni trwają prace związane z montażem wszystkich elementów fanzony, która oficjalnie ruszy 8 dnia czerwca. Już stoi tam ogromna scena, która będzie areną wielu koncertów. Pojawiła się także trybuna z niebieskimi fotelami, z poziomu której chętni będą mogli oglądać mecze i kibicować swoim faworytom. Taka forma dopingu będzie biletowana i ażeby móc trzymać kciuki na trybunie, trzeba będzie wyłożyć 30 zł. Bezpłatnie kibicować będzie można wprost z płyty Placu Wolności, na której zainstalowano kontenery oraz stoiska sponsorów Euro 2012. Kilkadziesiąt metrów dalej w budynku Arkadii uruchomione będzie centrum medialne. Na 400 metrach kwadratowych pracować będą dziennikarze akredytowani przy strefie kibica. Organizatorzy otrzymali 500 zgłoszeń z kraju i zagranicy, w tym od dziennikarzy z Chin, Meksyku, a nawet Wietnamu. Pracę redakcji wspomagać będą wolontariusze. Będziemy wspomagać, jak tylko będziemy mogli, dziennikarzy z Polski i z innych krajów, będziemy im pomagać, a ja jako liderka będę takim łącznikiem między tutaj głównymi organizatorami, a dziennikarzami, a moimi wolontariuszami. A że pracy nie zabraknie, można się przekonać, studiując choćby listę gości, którzy strefę odwiedzą. Do grona 40 artystów, którzy zagrają na Placu Wolności, ostatnio dołączyli Maciej Maleńczuk, zespół Lux Torpeda i urodzona w Poznaniu Hanna Banaszak. Naszym celem jest to, żeby strefa była dla wszystkich, żeby każdy znalazł w niej coś dla siebie. Stąd bardzo szerokie spektrum wykonawców reprezentujących praktycznie wszystkie nurty muzyki. Jest i muzyka ludowa, etniczna, jest hip-hop, jest alternatywa. Dużo, dużo, dużo dobrej muzy. W strefie zaprezentuje się też Oceana, która zaśpiewa oficjalny hymn Euro 2012. Nie zabraknie też oficjalnego hymnu polskiej reprezentacji. Zespół Jarzębiny będzie w poznańskiej strefie. Będzie w wyjątkowym dniu, bo będzie w dniu meczu Polski z reprezentacją Rosji. Mamy nadzieję, że będzie to szczęśliwy występ i dziewczyn zespołu Jarzębiny i naszych chłopaków, którzy będą grali na Narodowym. Zespół Jarzębiny z pewnością będzie jedną z największych atrakcji naszej strefy, bo pomimo tego, że piosenka nie każdemu się podoba, to każdy potrafi zaśpiewać jej najsłynniejszy fragment. Koko, koko, euro, spoko.